Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa, głównie olejnego. Dziś w tym filmiku pokażę Wam pędzle, które są godne omówienia, godne uwagi różne z różnym włosiem. Także myślę, że warto będzie ten filmik sobie przejrzeć. No i co? Mamy tutaj pędzle i pierwszy pędzel. Jest to pędzel płaski, wykonany z włosia syntetycznego. Jest to takie włosie, o, widać tutaj może bardziej o dość sprężyste, ale jednocześnie delikatne. E, pozwala, e, no są te pędzle syntetyczne, już praktycznie wypierają powoli pędzle ze Szczeciny Świńskiej. Także hmm, później mamy tutaj również kolejny pędzel, e, też płaski i też z włosia syntetycznego. Tylko że tutaj to włosie ma kolor biały. Również jest sprężyste bardzo porównywalny. Także tutaj trochę ma dłuższą rączkę ten pędzel, co też jest godną omówienia różnicą. Kolejny właśnie pędzel, to jest tradycyjny pędzel ze Szczyciny Świńskiej. Widzicie, że jest sprężysty też, również. Jest trochę bardziej sztywny. Także jeżeli chcecie uzyskać gładkie pociągnięcia pędzlem, niwelować je, no to musicie zainwestować w pędzle syntetyczne, bądź tak jak ten, tutaj, właśnie pędzel naturalny. Bardzo delikatny, głównie stosuje się takie pędzle do akwareli z włosia naturalnego. Nie pamiętam już, jakie tutaj jest włosie, ale pędzel jest delikatny, także można również niwelować pociągnięcia pędzlem. Do malarstwa olejnego najlepsze są moim zdaniem te pędzle syntetyczne. Ten tutaj to okrągły pędzel, nieduży, również z łosia syntetycznego na przykład do refleksów, jakichś błysków w oczach, w portretach można stosować te niewielkie pędzle okrągłe No i wachlarzyki Tutaj nie, akurat nie dysponuję wachlarzykiem ze Szczeciny śmińskiej, który jest świetny do robienia drzew na przykład w pejzażach Tutaj mam właśnie z łosia syntetycznego dwa rodzaje. te pędzle są dość drogie, także służą głównie mi przynajmniej do wygładzania też pociągnięć pędzla jakiś takimi ruchami. właśnie można w portrecie te przejścia tonalne niwelować. Także tyle o pędzlach, które używam, a tutaj widzicie moją skromną kolekcję pędzli, no trochę się przez ostatnie lata, tych pędzli zebrało, trzeba zawsze dbać o pędzle, dobrze je czyścić, ale o tym będzie jeszcze w kolejnym filmiku. Także myślę, że no ten filmik powstał dość spontanicznie, dość szybko. Zachęcam do subskrypcji oraz do polubienia strony na Facebooku. Także będzie więcej. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiadać. Jeśli macie jakieś sugestie o czym chcielibyście jeszcze, filmik to również piszcie w komentarzach. Ja to będę na pewno brać pod uwagę. Cześć!